Mamy układ współrzędnych. Weźmy jakąś prostą funkcję, niech to będzie na początek f od x równa się x kwadrat. Zatem w tym przypadku wykresem funkcji jest parabola, no jest nam to już dobrze znane. Wybierzmy jakiś argument, niech to będzie x równy 2 na przykład. Wówczas znajdziemy punkt na wykresie tej funkcji. Wartość funkcji f dla tego argumentu, x równego 2, no to jest f od 2. Podstawiamy w końcu za x liczbę 2. Skoro funkcją jest x kwadrat, no to będzie to odpowiednio 2 kwadrat, czyli 4. Następnie rozważmy argument w pobliżu tego x równego 2, ale przesunięty o pewne h. Ten nowy argument jest zatem równy 2 plus h. h jest dowolną liczbą, byle różną od 0. Na rysunku jest akurat równe 1, ale może być nawet ujemne. Wówczas znajdujemy wartość funkcji dla tego argumentu na wykresie funkcji. Mamy zatem dwa punkty na wykresie, dwa wyróżnione punkty na wykresie i są to różne punkty, no bo w końcu h jest różne od 0. Odległość, a w zasadzie pseudodległość w pionie względem poprzedniego punktu wynosi zatem f od 2 plus h minus f od dwóch. Tak naprawdę to pseudodległość, gdyż może być też, ujemna, ale to za chwilę do tego wrócimy. Jeśli połączymy te dwa powstałe punkty prostą, no to musi nam powstać trójkąt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy te dwie wartości dla tych dwóch argumentów są takie same. Lecz nie komplikujmy je na razie i jeszcze do tego wrócimy. Jest to trójkąt prostokątny, bo ma boki, w cudzysłowie, równoległe do osi układów współrzędnych. Przedłużając tę przeciwprostokątną, powstanie nam prosta. Prosta jest funkcją liniową o równaniu y równa się AX plus B z wykluczeniem prostej pionowej, no bo w końcu są to punkty z wykresu funkcji. Przyjrzyjmy się kątowi powstałemu pomiędzy przyprostokątną H a przeciwprostokątnej. Czy jak to woli kątowi powstałemu z przecięcia tej prostej z osią X. No wychodzi oczywiście na to samo, gdyż są to kąty odpowiadające. Tak naprawdę chodzi o kąt skierowany. Tak jak jest w trygonometrii kąta dowolnego. Dlatego też często w książkach spotkasz kąt skierowany, gdzie ramieniem początkowym jest pół oś osi X, a ramieniem końcowym jest półprosta, powstała przez styczną do wykresu funkcji. Tak jak sobie już powiedzieliśmy, H może być ujemne lub i podobnie ta pseudodległość w pionie może być ujemna. Te wielkości to odpowiednio współrzędne x i y z definicji funkcji trygonometrycznych dla kąta dowolnego. Powołując się zatem na trygonometrię, wolno nam napisać, iż tangens alfa to jest właśnie ten tu iloraz. Ze szkoły wiadomo, iż ten tangens alfa to współczynnik kierunkowy oznaczany często przez a, czyli a jest tangensem alfa które występuje we wzorze funkcji liniowej y równa się ax plus b. Dlaczego? No chociażby dlatego, że prosta przechodząca przez dwa punkty ma wzór na współczynnik kierunkowy równy y2 minus y1 przez x2 minus x1, gdzie odpowiednio są to współrzędne punktu pierwszego i punktu drugiego z tej prostej. A to przecież jest nasz rozpatrowany iloraz. Teraz zmniejszmy trochę H. Wówczas trochę zmieni się drugi punkt, co za tym idzie prosta, tangens, kąt, no i współczynnik kierunkowy. Dalsza zmiana H powoduje dalsze zmiany tych wielkości. Powstała nam zatem pewna nowa funkcja. Nazwijmy sobie ją roboczo G od argumentu H. No bo przecież w końcu zastanawiamy się, jak zmienia się ten iloraz różnicowy przy zmianie H. Zmniejszamy nieustannie h, coraz bardziej, aż do bardzo małego. Zastanówmy się, jaka będzie wartość tego tangensa, czy jak wolisz współczynnika kierunkowego A, w granicy, gdy h dąży do 0. Rozpatrujemy zatem granicę funkcji g, gdy h dąży do 0. Jeśli ta granica istnieje, to będzie to pewna liczbowa wartość równa a, równa temu tangensowi kąta. Alfa, gdy te dwa punkty na wykresie się pokryją. Co warto spostrzec? W efekcie powstanie nam styczna do wykresu funkcji f dla x równego 2 pod kątem alfa. Wartość tej granicy, tego tangensa, tego współczynnika kierunkowego A nazywamy pochodną funkcji f w punkcie dla argumentu, w tym akurat wypadku x równego 2. Założę się, że masz w głowie teraz pytanie, Mateuszu, po co wprowadzać jakieś H i potem się go pozbywać? Nie można od razu wziąć jednego punktu i mieć tę styczną? No, nie możemy, bo musimy mieć po czym rozpędzić się do tych 88 mil na godzinę, aby dokonać tego przejścia granicznego. Nie wiadomo byłoby, pod jakim kątem tę styczną narysować, bo na oko na pewno byłoby to źle. A w matematyce chodzi o precyzję, o nieskończoną precyzję. A w ten sposób można to ładnie wszystko uściślić i sformalizować, aby móc to dokładnie wyznaczyć. Jeśli operację powtórzymy dla tej samej funkcji, ale x równego na przykład minus 3, to otrzymamy kolejną pochodną funkcji f w punkcie dla argumentu x równego minus 3. Powtórzę jeszcze raz. Pochodna to tangens kąta alfa nachylenia stycznej, a nie sam kąt alfa. Dla jeszcze innego punktu kolejną granicę. W sytuacji, w której zrobilibyśmy to dla wszystkich możliwych punktów, których nawiasem mówiąc jest nieskończenie wiele, no to powstanie nam nowa funkcja, bo w kontekście wybranej ustalonej na samym początku funkcji f każdemu wybranemu xowi przypisujemy liczbę tą właśnie granicę. Tę nową funkcję zwyczajowo oznacza się przez f' od x. Wartość tej funkcji to te właśnie współczynniki kierunkowe a tych stycznych, tych funkcji liniowych. W skrócie zatem jest sobie funkcja f, wybieramy argument x równy x0. No teraz mówię ogólnie, więc wybieram ogólnie ten x jako x0. Stąd właśnie to x0, że nie 2,5,8, tylko ogólnie wybieram x0. To wówczas pochodną tej funkcji w tym punkcie dla tego argumentu x równego x0 jest odpowiednio współczynnik kierunkowy a który jest równy pochodnej tej funkcji f w tym punkcie x0 i dane jest to z definicji przez taką granicę tego ilorazu różnicowego tej funkcji gdy h dąży do 0 na to teraz z dystansu co tu się w ogóle narobiło Dana była na początku funkcja f jako akurat x kwadrat, która była naszą przyczyną. W efekcie całej tej zabawy powstała nam nowa funkcja f' od x, która jest skutkiem. Tę powstałą nową funkcję nazywa się krótko pochodną lub pochodną funkcji f. Teraz już nie pochodną w punkcie, bo zrobiliśmy to dla wszystkich punktów. Pochodna to przyporządkowanie funkcji pewnej nowej funkcji zgodnie z opisaną procedurą. Oczywiście, podobnie możemy postąpić z inną funkcją, np. x do trzeciej minus x kwadrat plus 2. Wybierając sobie przykładowo x równy 1, powstanie nam pochodna taka właśnie. Wybierając x równy minus pół, powstanie taka pochodna. W efekcie robiąc to dla wszystkich xów z dziedziny, powstanie nam nowa funkcja. Podobnie możemy zrobić dla funkcji pierwiastek z x albo funkcji na przykład sinus x, której pochodną jakimś tajemniczym trafem okaże się cosinus x. Warto zdawać sobie sprawę, że dla funkcji liniowej pochodna będzie funkcją stałą. No bo w końcu funkcja liniowa w każdym miejscu ma dokładnie takie samo nachylenie. Jak i dla funkcji stałej, pochodna będzie funkcją zerową, bo w każdym miejscu nachylenie tej funkcji jest zerowe. No logiczne przyznasz. Zastanawiasz się pewnie, jak można wyliczyć wzór tej powstałej funkcji, no bo liczenie dla nieskończenie wielu argumentów z tej definicji jest niewykonalne. To jest bardzo dobre pytanie i robi się to korzystając z wyznaczania pochodnych dla podstawowych funkcji i twierdzeń. Natomiast te podstawowe funkcje trzeba wyliczyć raz w życiu dla ogólnego argumentu tego x równego x0, obliczając odpowiednio granicę, czyli wykorzystując tę definicję. Ale to już dłuższa historia, i odpowiedzią na nią jest kurs wideo, który przygotowałem na stronie pochodna.pl, gdzie krok po kroku wszystko wyjaśni. No i to wszystko, jeśli chodzi już o to nagranie. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, cześć. thank you